Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Easy Red 2 i dzisiaj znowu mamy rajd na Tebu Urba. Ostatnio pierwszy raz w ogóle przegrałem, ponieważ nie udało nam się obronić Niemcami. Tak Brytyjczycy normalnie napierali, że szok. Byliśmy już w sumie blisko wygranej, zabrakło nam 70 do zabicia, no ale trudno. Także dzisiaj zrobimy sobie atak Brytolami, zobaczymy jak to wyjdzie. Gorąco też zachęcam do subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco ze seriami. Oraz zachęcam też do lajkowania i do komentowania, ponieważ bardzo wtedy wspieracie serię. Ja też widzę, że wam się wtedy podoba. Może weźmiemy sobie na początku od razu Spitfire'a. Z ciekawości sobie zobaczymy, ale mnie to lepiej od razu. O, proszę bardzo, tak to wszystko wygląda. No i teraz zobaczymy przynajmniej jak to z daleka wygląda. Powiem wam, że ładnie nas przycisnęli. O, weźmiemy. A, to był tutaj ten punkt. O, zrzucimy sobie bombę. Od razu powinno być łatwiej naszym. Dobra, mam nadzieję, że coś tam poszło. Weźmiemy sobie też z pierwszego widoczku. A, no spoko, czyli to widzę, że działa. Ostatni punkt jest tutaj, gdzie widzicie ten domek. Także tak to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że kogoś tu zabijemy. Ło! Było blisko. No fajnie, tym Spitfire'kiem się fajnie lata, powiem wam. Gdzie tu jacyś Niemcy? Ale nisko latamy też tutaj, widzę. Możemy im... Nie wiem, czy... Zlazła ta bomba? Kurde, nie ma akurat. A, bo tam jest uzupełnienie, dobra. Już czaję. Troszkę jak w War Thunderze. Tak myślę. Teraz sobie weźmiemy. I co, udało nam się w ogóle tam... Chyba tak, zdobyliśmy to. No widzicie, atakujący ma o wiele łatwiej. Akurat tutaj nie mieliśmy też w poprzednim odcinku... O, super, dostałem bomby. Także też to tyle zrobili sprytnie, że... No bo przedtem jakie bombardowanie, to wszystko, no powiem wam, że naprawdę grubo. Ale nic, zaraz zobaczymy jak to... O, weźmiemy. W ogóle fajnie, że można... O. Strzymać. O kurde! Ale teraz zrąbałem. Chciałem sobie... ten... wyłączyć silnik, ale zaraz szybko z powrotem to włączyć, a tutaj... To trudno. Kill and enemy from a very... Distance, no proszę, proszę. Dobra, lecimy z tym. Ale jaja, co tu się dzieje w tej gierce? Powiem wam, że to szok. O, jakim fajnym pilotem jesteśmy. Lecimy, lecimy. Z rewolweru zaraz. Co w ogóle za rewolwer jest, z ciekawości? Enfield, okej. Okay. Dobra, zaraz my tu ich przyciśniemy. Ciekawy jestem, ile nam to tam zajmie. Okej, okay. O, ma słaba ta broń. Przynajmniej na daleko, tak. O, i Leonard padł. Dobra, bierzemy już oddział piechoty. Weźmiemy sobie z Thompsonem. I od razu lecimy z nimi. No nieźle, kurde, nawalają. Tutaj jak to już przejmiemy, to powiem wam, że będziemy już całkiem do przodu. Dawajcie, dawajcie, panowie. Chyba, że to zawsze jest tak, że po której stronie jestem, to oni są jacyś trochę bardziej, no nie wiem. Dziwne to by było. Przejmowanie.
Teraz ich tu wykurzymy. Okej. O, dobry ten Thompson, powiem wam, że milutko się z niego strzela. Dobra. Zapomniałem cały czas przestawić te ikony, czy ikony, żeby przeładowywali po prostu. Opel Blitz się pali. O ja, cały oddział, zaraz ich powinniśmy tu wyrżnąć. W ogóle inny jest też magazynek. O, dostali, widzę nawet. Ale tu, co tu się odwala? Dobra, mamy zdobyte to już. No, zdobywanie jest znacznie przyjemniejsze. To nie wiem, czy to do nas nawalają, czy... Kurde, mogłem właśnie użyć tamtej maszyny. Dobra, lecimy, lecimy dalej. O, he, takie szybkie przejmowanie, oni chyba nie zdążyli nawet tutaj dojść. Dobra. Dawajcie, granacika im. Kurde, jaka wymiana. Co tu się odwaliło? Cel zdobyty, tak? Świetnie. Dobra, ładnie. Nie, oni miaszki tu dostają, powiem wam, coś są w ogóle. No, hit. Dobra. No, widzicie, jak ładnie tutaj dostają. Oj, sorry. Dobra, zamień broń. Weźmiemy sobie za to MG. O kurde. To mi tutaj tak nawala. Jak tam w ogóle? Okej, jeszcze trochę i... Co tu oni tak leżą? Ja im dam. O, no i dostałem. Oni mają spoko broń. Co to jest ten ich... Nie, to jest Leonfield, mi się z Garantem pomyliło. Lecimy, lecimy. Trochę mnie to denerwuje, że ciągły jest ostrzał. Co to nie jest zbytnio przyjemne. I mamy w ogóle ile? 3 pozycje? Trochę jeszcze tego jest. Tu jest przejmowanie. Aha. Ciekawie. Dobra, dostał. Okej, okay. Cel zdobyty, kolejny. Elegancko. Nieźle, jak to tak trzęsie. Powiem wam, że w Battlefieldzie czegoś takiego sobie nie przypominam. 1942. No i co, znowu jedziemy z nimi, tylko teraz tutaj to jest problem, bo o kurde, to by się przydał snajper na tym polu, żeby ich wyciąć. Dobra, weźmiemy sobie strzelca wyborowego i ja... Ale kurde, broń, ja cię kręcę. Co tu z tymi Niemcami będzie to? Trochę za daleko jestem chyba. Coś tam dostają, ale... Ale zaraz ich wyrżniemy. A ten co? Ten jako więzień. O, no i tak z daleka to ich można wycinać, kurde. Tylko trzeba... O, padł. Trzeba sobie przeładować. Tam widzę, że jeszcze jest chłop. Dużo jest ich, widzę. Ło, ej, naprawdę dużo. Gdzie oni są?
Ej, nie widzę nikogo. No to co, zdobywamy to? Panowie, jedziemy, no. O, biegną tu mnie jacyś z daleka. Dobra, dawajcie, dawajcie. Ej. Ja tutaj nikogo nie widzę. Oprócz tych wybuchów tutaj. Okej. No, ładnie, ładnie. Ale trupów tu jest, jać. Ojejujejujejujeju. Bomba trafiła tu akurat. Gdzie ten? Dobra. No i co, zostało nam ostatni punkcik tam. Z daleka bardziej. Kurde, że nam się wtedy to nie udało, no. Ja już tak myślałem, że jak tamto przegramy, to później tak się stanie. O, tam jeszcze widzę, że przeciwnicy. Czołgów też nie mamy. Czołgiem dużo dałoby się podziałać. Dobra. Tam trzeba to jeszcze tylko zdobyć i lecimy. O, samoloty nasze, no. Kurde, ciekawie, ciekawie. No i co, nasi się co, nie przygrupowują, nic? Nie, dobra, biegną. No to zaraz to zdobędziemy. Jestem bardzo też ciekawy tego nowego DLC, które robią. Co tam, japońsko-chińska wojna bodajże. Także też ciekawy jestem w ogóle tych terenów. No, ogólnie lokacje są fajne, powiem wam, że przyjemnie się w to gra. Naprawdę. Dobra, weźmy im, rzućmy. No widzicie, tutaj pusto, no przyszło nam przejmowanie w tym odcinku. To tutaj naprawdę mega prosto poszło. O, bo nie ma tych przeciwników. To coś po prostu widać, że nie dopracowali. Chyba. Ale to wiecie, jest dopiero co wyszło, więc... No i tu nam się udało. Elegancko, naprawdę. No i zobaczcie w ogóle, jakie tu są. Przedtem było 5:30 tutaj, więc... No, naprawdę. Inaczej. No ale dobra, mamy misję ze sobą. Mam nadzieję, że się też w poprzednim odcinku nie nudziliście, bo było naprawdę dużo się działo. No i będziemy bitwa pod Tobor Gap. Okej. Nie wiem, o co za bardzo chodzi. O, i tutaj mamy równo. No proszę, proszę. Czyli tutaj widać, że mieli przewagę Brytyjczycy, bo widzieliście tutaj te punkty. Oj, sorry, nie to. O, tutaj jest różnica, nie? Alianci tutaj tak samo. Liczba osi była inna, więc to jest fajne. Naprawdę, to mi się podoba. Tak samo, nie wiem, w bitwie o Stalingrad. Oś ma więcej. Tak samo tutaj. Jeszcze można jakieś specjalne wyposażenie. Akurat tego nie bardzo czaję. Ale tak samo alianci mają przewagę. Także tu trzeba dobrze to wybierać. I to też inaczej jest. Tutaj też inaczej. Tutaj to w ogóle jest. Ło. Przewaga. Tutaj też w ogóle inaczej. No. Widzicie. Czyli takie coś jeszcze odkryłem. Czyli czasem warto jest przegrać, żeby się nauczyć po prostu, nie? Tutaj to akurat są z moich jakichś tam tych modów kogoś. Także co, jeśli się podobało, śmiało lajkujcie, komentujcie, to zawsze się przydaje. Pamiętajcie o minimum 7 słowach, ponieważ ten algorytm YouTube'a nie usuwa, nie powinien usunąć komentarza. I zawsze też mi tym pomagacie. I ja widzę, że wam się podoba i bardzo to mnie motywuje do nagrywania. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka!